Na Suwalszczyźnie mamy coraz więcej milionerów oraz osób, które za pracę na etacie osiągają takie dochody, o jakich większość z nas może tylko pomarzyć. Urząd Skarbowy w Suwałkach dokonał analizy danych z zeznań rocznych za rok 2016. W sumie wpłynęło do niego 47 tysięcy zeznań. Z analizy wynika, że na naszym terenie mieszka 45 milionerów, a ich liczba stale wzrasta. Łączny dochód, jaki osiągnęli, opiewa na kwotę 105 milionów złotych, a przeciętny dochód to 2 miliony 300 tysięcy złotych w skali roku. Tu można byłoby wskazać takie trzy, może cztery podstawowe branże. Przede wszystkim handel, tu mamy 15 milionerów w branży handel. Branża budowlana 8 milionerów i transport drogowy również 8 milionerów. To są te dominujące branże i one generalnie rzecz biorąc od 2-3 lat na naszym terenie dominują. Maksymalna kwota zadeklarowana w zeznaniach podatkowych to prawie 11 milionów złotych. Dotyczył on zeznania PIT-38, a więc tego zeznania, w którym deklaruje dochody z obrotu akcjami, obligacjami, czyli papierami wartościowymi. Spośród działalności gospodarczej maksymalny dochód przekroczył 8 milionów złotych. No i tak jak wspomniałem, z umowy o pracę 1 160 tysięcy złotych. Największa wpłata właśnie z tego PIT-38, o którym wspomniałem, to jest ponad 2 miliony złotych. Tyle musiał podatnik dopłacić do 2 maja bieżącego roku. Z działalności gospodarczej to było przeszło 350 tysięcy złotych. No i z umowy o pracę 34 tysiące złotych do dopłacenia. Ważniejsze z punktu widzenia fiskusa, budżetu państwa i przemian społecznych jest, że rośnie liczba osób najlepiej zarabiających na tak zwanym etacie. Etatowy rekordzista zarobił 1 160 tysięcy złotych. Tutaj wyznacznikiem jest próg tak zwanego, ten drugi próg podatkowy, czyli kwota opodatkowana podatkiem wyższym 32%, a więc 85,5 tysiąca złotych. I w roku 2016 osób, które przekroczyły ten próg, odnotowaliśmy 918, a dodam, że rok wcześniej, czyli za 2015, tych osób było 812, więc jest tutaj wyraźny wzrost około 100 osób zarabiających powyżej 85 tysięcy, więc to jest bardzo pozytywne zjawisko z punktu widzenia społecznego. Analogicznie zmniejszyła się o około 10% liczba osób o dochodach poniżej 20 tysięcy złotych rocznie. Na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych utrzymuje się liczba podatników mających dochody w granicach 20-30 tysięcy złotych. Mamy 9,5 tysiąca takich osób. Wzrosła nieco liczba osób zarabiających od 30 do 50 tysięcy złotych rocznie. Takie dochody uzyskało aż 10,5 tysiąca podatników, kilkaset więcej niż dotychczas. Wzrosła nam na przykład liczba osób osiągających dochody pomiędzy 50 tysięcy a 85. Nie są to może gigantyczne wzrosty, ale widać wyraźnie tendencję, przynajmniej rok do roku, że wzrosła ta ilość osób. I widać też tą tendencję po chociażby ilości osób pracujących za granicą, gdzie ta ilość nam zmalała w stosunku do roku poprzedniego, około 200 osób, ale osoby, które pracowały za granicą, zarobiły więcej niż odnotowaliśmy to rok wcześniej. Suwalczanie są coraz bogatsi i coraz hojniejsi. Fiskus odnotował 8% wzrost wartości kwot 1% podatku przekazywanego przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na ich rzecz przekazano 1,5 miliona złotych, o 100 tysięcy więcej niż 2 lata temu.